trzy dziwaczne fakty historyczne, których nie nauczyłeś się w szkole. Proces przez mękę był praktyką prawną stosowaną w średniowiecznej Europie, w której oskarżony poddawany był fizycznie trudnemu zadaniu, takiemu jak trzymanie gorącego żelaza, w celu ustalenia, czy jest winny, czy niewinny. W starożytnej Mezopotamii istniały święte świątynie małżeńskie, poświęcone boginiom, w których kobiety angażowały się w przyjazne mecze zapaśnicze z czcicielami w ramach rytuałów religijnych. Szósty papież Stefan ekshumował ciało swojego poprzednika, papieża Formozusa. Ubrał je w szaty papieskie i postawił przed sądem. Formosus został uznany winnym, a jego ciało wrzucono do Tybru.